W pewnym momencie, jak. No, no, nie ukrywajmy się, no, traktujesz to jako zawód. Coś, co funkcjonowało w 2016, przestało funkcjonować troszkę w 2018, wiesz, no, było różnych czynników. No, przede wszystkim chłopaki, którzy grali przed w 2016, byli w formie, tak? Byli, grali w klubach, większość gdzieś e, grała na dobrym poziomie. Syn, no już jest coraz większy ile teraz? Ma lat? Dziewięć. Dziewięć. To już na pewno kojarzy wszystko, tak? To jak jesteście na meczach, jak, że jesteś taki rozpoznawalny. Dużo masz, dużo masz z nim takich rozmów, gdzie mu opowiadasz jak, jak to było, jak grałeś w Legii, jak grałeś w reprezentacji, jak, jak, jak grałeś w Turcji. On sam, sam trenuje, tak? Sam trenuje piłkę i, i często macie takie rozmowy ojca z synem i opowiadasz mu z jak to kiedyś było? Jeśli chodzi o te opowieści, to tak no nie rozmawiamy o czasach, co były. On gdzieś pewnie wśród kolegów, czy wśród znajomych, gdzieś zawsze się dowiaduje o, o pewnych, pewnych moich meczach czy sytuacjach, i później gdzieś to sobie odtwarza, gdzieś tam na YouTubie, czy, 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 czy na TikToku, bo jest to powszechne. I nie rozmawiamy tak naprawdę o sytuacjach, jakie były, nie wiem, na euro, jakie były na w legii, tylko po prostu podczas zwykłej rozmowy po prostu wychodzą pewne sytuacje, o których mu czasami czasami, czasami przypominam. Ale, ale patrząc na to, jak na przykład czasami oglądamy mecz, czasami coś robimy razem, ja po prostu widzę, że, że też ma do tego jakby możliwości z punktu widzenia, że rozumienie gry ma już po prostu w swoim wieku. E, widzę u niego po prostu takie takie rozumienie gry, które hmm, wydaje mi się, że ciężko jest po prostu niektórych e, chłopaków nauczyć Po prostu wydaje mi się, że przez to, że, że tutaj tata jest trochę znany on jakby tak troszkę z boku do tego podchodzi, ale e, tak jak patrzę na niego to, to rozumie bardzo dużo rzeczy i tutaj jakby e, też e, będzie, e, będzie miał ten, e, jakby ten ten profit tak, że, że będzie, mu, będzie mu łatwiej, jeśli chodzi o pewne, pewne rzeczy, a z drugiej strony trudniej, bo na pewno ciężej będzie musiał pracować, bo, 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 nazwisko bo ma nazwisko, bo, bo, bo nazwisko zobowiązuje. <laughs> mhm. A pozycja jaka? Stoperek czy wolno się strzelać? No, właśnie się śmieję, że troszkę moja odwrotność, bardziej ofensywny, lewa noga ofensywny i też po prostu po jego zachowaniu na boisku, po jego ruchach, to tak troszkę nie przypomina mnie, trochę taką jakby w drugą stronę jest, jest, jest bardziej po prostu ofensywny i ma taką bardziej swobodę w ruchach, inny typ zawodnika. Kiedy przeczytałem twoją rozmowę z Kubą Białkiem na portalu Weszło pomyślałem sobie, kurczę, koniecznie muszę kiedyś z tobą spotkać się i, i, z, i z tobą porozmawiać, bo to była taka bardzo mocna rozmowa, rozmowa, która też poruszyła wiele ważnych tematów, wydaje mi się czasem gdzieś tabu w tym środowisku piłkarskim, rozmawialiśmy o tym, że spotkaliśmy się dzisiaj powiedzmy w miarę wcześniej rano no, i w tej rozmowie z Kubą naweszło, wspominałeś też o tych bezcennych nocach przed meczami. Ile zagrałeś spotkań, kiedy nie zmrużyłeś oka chociaż na, na minutę, w, tym, w tej nocy przed przedmeczowej? Tak z perspektywy czasu. Czujesz, że dobrze zrobiłeś udzielając takiej, takiej rozmowy, bo tak naprawdę chyba wtedy poruszyłeś całą Polskę takimi swoimi zwierzeniami i, i, i pokazałeś, że, że piłkarz to nie jest robot, tak? że, że też ma się chwilę, do, chwilę słabości w wielu różnych momentach i kibic widzi tylko to, co się dzieje na boisku. A tak naprawdę poza tym wszystkim dzieje, dzieje się wiele innych rzeczy wokół, wokół boiska. No, ale czemu mam tego nie powiedzieć? Ja zawsze wychodzę z założenia, że dzielę się tym mniej więcej, co, co mnie gdzieś tam spotkało, ja się z tym nie kryję i uważam, że to nie jest tylko moja wewnętrzna taka sytuacja, tylko uważam, że większość, może nie, że większość, dużo zawodników też zmaga się z, z podobnymi problemami, tylko boję się o tym gadać, bo, no, boję się o tym rozmawiać, bo gdzieś, nie wiem, może uznają to za to, że to jest e, niepowszechne, że to jest e, jakby. Ukrywanie swoich słabości, tak? ale, ale koniec końców y, trzeba się z tym zmierzyć. Tak? Jak to wejdziesz i po prostu y, wejdziesz w, w sytuację tak jakby niekomfortową, ale nie cofasz się, tylko chcesz to wejść, no to Twój organizm jakby wchodzi na wyżyny. Tak? Stara się jak najwięcej y, dać. W tym meczu, a czasami wiąże się to z bezsennymi nocami. Dlaczego? <grym> Dlatego, że już ten twój organizm czuwa, tak? Chcę być po prostu przygotowany i chcę być na wszystko przygotowany, i gdzieś ja miałem taką, taką wrażliwość, że po prostu za bardzo chciałem się do wszystkiego przygotować, tak? I, i to później mm, wiązało się z tym, że. Nie dawało mi to takiego spokoju, i cały czas chciałem mieć więcej informacji, wiedzieć więcej, być przygotowany, żeby po meczu nie mieć do siebie pretensji, że o czymś zapomniałem, tak? że jak zagrałem mecz, to dopiero mecz się kończył. Taki perfekcjonist. Tak, się taki, taki perfekcjonizm dla mnie przemawiał. Koniec końców się do tego przyzwyczaiłem i gdzieś jakby całą moją e, tą energię. Starałem się obniżać, tak, żeby po prostu bardziej być skupiony na meczu, niż na tych wszystkich rzeczach dookoła. No, ale wiadomo, człowiek po Euro chciał utrzymać się na jak najwyższym poziomie, no i musiał e, się wspiąć na wyżyny. Ja sam do siebie powiedziałem po prostu, no dobra, gościu, zrobiłeś jakiś tam e, dobry wynik, tak, zrobiłeś z, mmm, fajny rezultat. E, z drużyną, no ale teraz trzeba się utrzymać. Nie jest problem zagrać jeden, dwa, pięć dobrych meczów, tylko trzeba się utrzymać. Tak? I, I to był największy gdzieś tam e, największe wyzwanie, żeby utrzymać się na jak najwyższym poziomie. Bo tak naprawdę twoje postrzeganie się zmieniło, postrzeganie ciebie jako Michała Pazana się zmieniło. i Później każdy wymagał tego, żebym w każdym meczu grał tak jak na mistrzostwach. Powiedziałeś o tym, że to nie jest może inaczej, że w środowisku e, Piłkarskim zawodnicy boją się rozmawiać o takich tematach, albo nie chcą o, takim, o czymś takim rozmawiać, żeby nie pokazywać tej słabości. Dużo miałeś takich informacji od kumpli z Boiska i pisali do ciebie, Pazdek. Naprawdę szacun, fajnie, że to powiedziałeś. Mam to samo, mam to coś takiego przeżywałem też? Miałem, miałem, miałem sporo, sporo informacji i powiem ci, na śmieszniejsze jest to, że nie tylko z ludzi związanych ze sportem. Ale też życia codziennego po prostu, tak? że coś ich nurtuje, coś ich yy, yy, denerwuje, nie mogą się na czymś skupić. Cały czas ta myśl pojawia się w głowie i, i pojawiają się po prostu nieprzespane noce. Tak? I, I dużo miałem właśnie e, nie tylko od piłkarzy, bo że tak powiem, że nawet od piłkarzy mniej, ale więcej od po prostu ludzi, którzy są jakby starsi, bardziej doświadczeni którzy gdzieś swoje w życiu widzieli i, i, i często, mi powiedzieli, często mi mówili, że oni mają tak samo, nie? albo że mają bardzo podobnie, tylko troszkę na innym, yy, na innym, na innym pułapie, no ale no, tak jest, no, ja też współpracowałem 6 lat, 7 z psychologiem yy, i tak naprawdę wałkowałem to od A do Z yy, z każdej strony, więc dla mnie tak naprawdę już mam tak ten temat przerobiony, że, że po prostu się do tego przyzwyczaiłem. A myślę, że można było tego uniknąć, na przykład tych nieprzespanych nocy, że mogłeś wtedy być jeszcze na wyższym poziomie? To w pewnym nie, momencie nie, przeszkadzało? Nie, ja, uwa ja uważam, że to mi pomogło. W pewnym hmm. momencie jeszcze mi pomogło, żeby się utrzymać jak najdłużej, bo ja tak naprawdę mo mogę mówić, że byłoby mi lepiej, ale ja uważam, że to mi pomogło w kluczowych meczach. Z czego się zapamiętuje, piłkarzy? Z kluczowych meczów, tak naprawdę. tak, Jak jesteś mega skoncentrowany, skupiony na tym, co robisz, później zawsze się wraca do tych, do tych ważnych meczy. Tak? To przez to, że grałem może w polskiej ekstraklasie, nie miałem takich, e, takiego m, poziomu intensywności, takiego poziomu stresu, jakbym grał pewnie w Premier League czy. czy y, czy w innej lidze na po prostu wysokim poziomie intensywności i miałbym z tym problem. natomiast na, na poziomie tutaj ekstraklasy czy reprezentacji było ciężko, ale dawałem sobie z tym radę, to no wyciągnąłem tyle co mogłem, no więcej po prostu się więcej po prostu się na ten moment nie dało. Wiesz, ja też miałem wcześniej coś wspólnego ze sportem na poziomie poziomie wyczynowym, też gdzieś miałem czasami problemy ze snem przed jakimś ważnym startem, jeszcze wtedy, kiedy trenowałem pływanie, ale jak ty opowiadasz o tym, że doznałeś takiego paraliżu mentalnego przed meczem na Euro 2016, przed tym meczem z Irlandią Północną, to mnie to po prostu przeraża. Jakby z perspektywy, czytając twoje słowa, mówię kurczę, no co za gość, a wyszedłeś na na boisko. Zagrałeś oczywiście na no, tym z Irlandią, tam mieliście 70% posiadania piłki, więc pewnie gdzieś tych pojedynków nie miałeś zbyt wiele, no ale ta impreza była dla Ciebie bardzo udana. Z perspektywy czasu jednak no, zaczynało się to mm, no tak jak powiedziałeś, no, od paraliżu mentalnego. No mnie to trochę przeraża jak, jak, jak to czytałem. No tak, ale w takim momencie wychodzi właśnie czy praca z psychologiem, czy Twoje, twoje doświadczenie. Tak? Bo w momencie, gdy e, właśnie taka a rzecz się dzieje, no to trzeba wrócić do korzeni, tak? Czyli prosta piłka, proste zagranie, bez kombinowania, nie ma co się już zastanawiać, co było, e, co będzie. Tylko po prostu zająć się prostotą i jak e, największym, jakby z koncentracją na, na tylko i wyłącznie twoich rzeczach, tak? Później wchodzisz w, w mecz i jest po prostu łatwiej, wszystko się rozluźnia. No, i, ale to jest doświadczenie, no, to jest hmm. doświadczenie, które gdzieś tam zdobywasz we wcześniejszych spotkaniach. Czyli i, jednak panowałeś trochę nad tym, że to było ok, ciężko. No bo moment. miałem sposoby. Miałem hmm. sposoby radzenia sobie ze stresem. W jakim momencie tak y, y, funkcjonujesz, a w jakim momencie tak funkcjonujesz, tak? I gdzieś hmm. to o, ta równowaga między pobudzeniem a, a tym stresem cały czas y, gdzieś tam po tylu latach umiem sobie tym żonglować a to nie jest łatwe po prostu gdzieś żeby skupić się stricte na, na jednak na, na tym spotkaniu, które jest na przykład o 15 w sobotę i Ty musisz być gotowy o 15 w sobotę, nie dzień wcześniej nie dzień później nie trzy godziny wcześniej, tylko być stricte skoncentrowany na to spotkanie i tak jak mówię, to już przez, przez, przez doświadczenie przez taką regulację tego pobudzenia, gdzieś człowiek e, nauczył się jakby w tych ważnych momentach Właśnie być w meczu, a nie po prostu gdzieś myślami, skoncentrowany na, na czym innym czy zestresowany. Grając Euro 2016 tam na pewno odnieśliście duży sukces jako reprezentacja, ale czy który, któryś z Twoich kolegów, czy któryś z drużyny, czy ktoś ze sztabu szkoleniowego, on sobie zdawał... Sprawę, co ty przechodzisz pod względem mentalnym, ile cię to pracy kosztuje, dzieliłeś się z kimś tak na bieżąco, rozmawiając o tym, no, choćby z kolegami, z kolegami z drużyny? W trakcie grania w reprezentacji ja, ten, ja na ten temat nie rozmawiałem, tak? Z chłopakami, bo, bo każdy jest inny, każdy inaczej funkcjonuje. Gdzieś tam wymienialiśmy może spostrzeżenia, ale ja cały czas współpracowałem z psychologiem sportowym. I, I tutaj gdzieś z nim y, dzieliłem się moimi informacjami czy, czy przeżyciami. Gdzieś ustalaliśmy plan po prostu na kolejne, na kolejne mecze i to było, to było, to było ważne. A, a tak jak mówię, każdy jest inny, ktoś potrzebuje, ktoś w ogóle. Teraz na przykład widzę, że na przykład niektórzy zawodnicy w ogóle tego nie potrzebują i szacunek dla nich, że tak mogą funkcjonować, grają dobrze i, i każdy jest inny. Nigdy nie, nie można szufladkować jednej, jednej osoby. Yy, przed, przed, przed jej poznaniem, tak? Po prostu ktoś potrzebuje, ok, ktoś nie potrzebuje i nie ma, nie ma co wpływać na osobę, która gdzieś jest, e, czuje się swobodnie, jak nie ma w ogóle e, na ten temat rozmowy. Dlatego, tak jak po jakimś czasie, jak poznałem, jak to funkcjonuje, mogę się na ten temat wypowiadać, bo, bo ja też nie jestem osobą, która jak, jak się nie zna, to, to coś mówię na, na jakieś pewne tematy. Ja przez, nie wiem, te, te 7-8 lat po prostu poznałem swój organizm, poznałem jakby umiejętność sterowania pewnymi pewnymi, pewnymi rzeczami przed przedmeczowymi, więc, więc to jest dla mnie to jest dla mnie fajne, że że się czegoś nauczyłem, ale życie idzie dalej. A myślisz, że jeżeli ktoś ma takie podejście, trochę że ma się wywalone, że ktoś jest takim piłkarzem, który się za bardzo nie przejmuje, prawda, no okej, okay, popełnię błąd, trudno, zdarza się, następnym razem będzie będzie lepiej, komuś takiemu może być łatwiej? Z punktu widzenia mentalnego na pewno może być mu łatwiej, tak? Hmm. Bo nie przejmuje się dobrymi czy złymi zagraniami, gra dalej. Spotykałeś takich Oczywiście, piłkarzy? że spotkałem takich piłkarzy i, i tutaj e, z jednej strony oni, oni, oni się tak nie męczą. Tak, oni bo, bo się to, nie to jest męczą. krytyka, więc krytyka. W to stronę, jest krytyka. Tak. Oni mhm. się nie męczą, po prostu grają mecz, nie przejmują się niczym, ale to jest naturalne. To, to, co ja powiedziałem, że po prostu jeden potrzebuje czegoś innego, drugi potrzebuje czegoś innego. I nie można mówić, że ktoś jest yy, zły, przez to, że yy, nie wiem, źle zagrał się nawet, yy, nie wiem, nie wkurza na siebie, ale po prostu on tak funkcjonuje, jemu jest tym lepiej i okej. Okay. Mhm. Nie, ma, nie, ma, nie, ma nie, nie ma z tym żadnego problemu, tylko to jest taka kwestia, kwestia wewnętrzna, którą Ty jako, nie wiem, piłkarz, zawodnik człowiek, musisz zrozumieć, co ty potrzebujesz, żeby się czuć no. odpowiednio przygotowany. A kogo byś mógł pożyczyć troszkę takiego podejścia takich piłkarzy, z którymi grałeś? Takiego luzu? Mhm. No było kilku chłopaków w reprezentacji, że, że miało większy luz ode mnie i do tej pory mają i, i, i grali na poziomie reprezentacyjnym, i, i tutaj i tutaj nie ma. A, nie, ma, nie, ma, nie ma z tym problemu. Towarzyszyć żeby... chyba ofensywnie zawodnicy. Oczywiście. Tak mi się w ogóle wydaje, że większość zawodników ofensywnych po prostu oni się na tym nie zastanawiają. Po prostu oni, muszą, oni muszą mieć kreatywność, swobodę, oni nie muszą się zastanawiać, czy, czy nie wiem, czy, czy obrońca pójdzie w lewo, czy w prawo. Oni, oni robią swoje i. No ale lepiej tak ziemiecki się raczej chyba przyjmuje, bo jak coś nie wychodzi, to się wyłącza. Przynajmniej w tych latach, w twoich czasach reprezentacji. W reprezentacji Taki, każdy się przejmuje, Żeby osiągnąć hmm. wynik, musisz się przejmować. Musisz się przejmować, żeby, żeby robić postęp. Jak się nie przejmujesz, to znaczy, że masz troszkę wywalone, więc nie trzeba się przejmować tego. Niektórzy po prostu to bardziej inaczej odbierają, bardziej swobodnie, bardziej naturalnie i przechodzą od razu z jednej sytuacji do drugiej, nie zagłębiają się tak mega w tym, a niektórzy bardziej. No ale ja też przez to moje doświadczenie teraz też już się tak nie zagłębiam, po prostu szybciej do tego wszystkiego podchodzę. To jest też to... Potrzebowałem czasu, żeby tak do tego podejść. Jak lubisz spędzać? taki swój wolny, wolny czas, nie wiem, sięgasz sami po jakąś książkę, żeby coś fajnego przeczytać? Tak, lubię, lubię, lubię teraz często sobie coś poczytać, jedziemy często gdzieś, jakieś podróże, dużo lubimy ostatnio podróżować, bo, bo jest większa możliwość po prostu gdzieś... gdzieś bo wcześniej podróżowałeś, gdzieś. podróżowałeś, ale mało widziałeś, Mało tak widziałem, mhm. tak naprawdę, tak, byłem skupiony koło hotel, lotnisko, hotel, lotnisko mecz, że ona się śmieje trochę, ale nie jestem człowiekiem, który lubi siedzieć w domu po prostu, lubię być na zewnątrz, Lubię gdzieś wyjść, po prostu do restauracji, posiedzieć czy ze znajomymi, porozmawiać czy przez telefon. czy, czy Troszkę mnie e, wszędzie po prostu. Okay. I, i jestem taki, że, że, że po prostu nie, nie, nie jestem domatorem. No to mhm. na pewno. Okej, okay, bo pytam o tą książkę, dlatego że ostatnio trafiłem na taką pozycję Andrea Gassi. Wiesz naprawdę, kto to jest? O, tak, wiem, były słyszałem. Tenisista, książka Open. I zacząłem ją czytać e, wtedy, kiedy już byliśmy umówieni na rozmowę, ale totalnie nie spodziewałem się, o czym ta książka jest. Pomyślałem sobie, Andrea Gassi, mówię kurczę, człowiek, e, jako dzieciak, e, słyszałem oczywiście, jakimś wielkim ten, fanem tenisa nie jestem, bo tam pewnie mm, no wszystko już bardziej się podziwia, jednak te widoki. Mało jest e, takich elementów, których można byłoby wyciągnąć, tak jak to wyciągam z piłki, nie, z piłki nożnej, jako osoba niewidoma. Ale do czego zmierzam? On bardzo często w tej książce Andra Gassi podkreśla, że nienawidzi tenisa. Ta książka, książka w ogóle zaczyna się od jego jednego z ostatnich meczów, który on rozgrywa, jak całe ciało go boli, jak wstaje z łóżka, musi wstać na czworaka, bo nie jest w stanie inaczej, inaczej wstać i byłem zszokowany, że on od dzieciaka nienawidził tenisa, nienawidził tego co robi, nienawidził tego co dało mu popularność, dało mu sławę, dało mu pewnie jakąś stabilizację. Finansową. Czy ty w którymś momencie przestałeś, znaczy nienawidziłeś futbolu? A propos Agresji, jego to ja się wychowałem na meczach Sampraza z Agassi. No, Austrian Open zawsze pamiętam w styczniu i były, co rok były mecze sampraz z Agassi. Także także, także pamiętam, pamiętam, e, pamiętam te czasy. Czy ja nienawidziłem? Wiesz co, No w pewnym momencie jak no, no nie ukrywajmy się, no traktujesz to jako zawód, tak? Traktujesz to jako zawód, i jak jest dużo tego wszystkiego. Reprezentacja, nie wiem, legia, mecze, wyjazdy, przyjazdy. No, to potrzebujesz trochę takiego spokoju i gdzieś masz przesyć tej piłki. Masz po prostu przesył tej piłki i nie ciągnąć ci tak do niej. Poza, poza tym meczem, który ty grasz, po prostu aż tak cię, e, cię do niej nie ciągnie, bo masz jej za dużo po prostu na co dzień. Były momenty, że miałem po prostu ten przesyt, tak? że gdzieś tak naprawdę chciałem się wszystkim innym zajmować, tylko po prostu nie, nie, nie piłką, ale, ale jakoś są pewne momenty, w których gdzieś musisz się do tego, do tego, do tego przyzwyczaić. I przez te wszystkie lata Miałem tej piłki dużo, tak naprawdę, tak. I, i nie mam takiej. Dalej masz, nie? Dalej mam, ale nie mam takiej sytuacji, że, wiesz, że jest, nie wiem, sobota, czy jest niedziela i ja muszę ulonąć na przykład mecz. Nie? nie, mam czegoś takiego, bo już po prostu ja już tyle tego, tyle tego obejrzałem, tyle tych wszystkich meczy zagrałem, że mam taki moment, że jak. Mam ochotę, to po prostu oglądam, natomiast nie mam tak, że jak, jak w szatni chłopaki gadają albo... Oni wszystko wiedzą, wszystko, na, na co dzień się wszystkim interesują, ja po prostu wydaje mi się, że miałem tego za dużo i lubię sobie przede wszystkim oglądać mecz, nie wiem, wtorek, środa, ligę mistrzów, tak jak wczoraj, czy, 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 czy w tygodniu, natomiast jak jest weekend, wolę ten czas jakby... Nie spędzać na oglądaniu meczu, coś innego zrobić. Nie wiem, wy, tak jak też, mając rodzinę, też mając rodzinę innej priorytety, chyba. Moim pierwszym wyborem nie jest mecz, tak naprawdę, tak? tylko gdzieś, właśnie troszkę e, spędzenie czasu z rodziną. Tak jak mówię, gdzieś jakaś podróż, gdzieś e, książka czy, czy coś innego, po prostu robię nie czegoś innego, ale, ale tak mi się wydaje po. Po, po, to, po czasie, że to pewnie wróci, jak człowiek gdzieś skończy grać w piłkę, zaraz, zaraz to wróci, bo ci to będzie potrzebne, bo masz to, bo, bo masz to na co dzień. A w którym momencie swojej kariery tej piłki miałeś za dużo? W legi. W legi miałem za dużo i w momencie, znaczy może nie, że w legi. W momencie grałem w reprezentacji i w legi tam były takie 3-4 lata, że po prostu było tego dużo, tak? Y eliminacje, mistrzostwa, drugie eliminacje, mistrzostwa, mecze z Legią co trzy dni, my już zaczynaliśmy w połowie czerwca, mieliśmy, nie wiem, tydzień wolnego w lecie, czy dziesięć dni wolnego w lecie, bo był mecz reprezentacji I tak 3-4 lata z rzędu i wtedy czułem po prostu taką jakby potrzebę takiego odpoczynku mentalnego, bo zawsze było mało, tak, bo Ok, była ta chwilowa przerwa w zimie, ale to też nie była jakaś długa przerwa, a w lecie tak naprawdę w ogóle nie było, nie było czasu na, na, na odpoczynek. Tam miałem chyba trzy mecze, trzy lata po, po ponad 50 czy około 50 meczy. W tym momencie w tym momencie właśnie tak sobie pomyślałem, że no, jest tego dużo. Może to nie był jakiś mega przesyt, ale że po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić. A ja nie byłem do tego przyzwyczajony z wcześniejszych lat, bo gdzieś grając, ekstraklasie, nie miałem tych meczy co trzy dni non stop, tak? tylko miałem tam ten raz na tydzień, no to, no to mówię, że, że, że granie raz na tydzień to jest strasznie, zupełnie inna, zupełnie inna, zupełnie inny sport, jak to ja to mówię, jak granie cały czas co trzy dni, bo to jest wysiłek dla organizmu całkiem inny i do tego po prostu trzeba się przyzwyczaić. Jak już się przyzwyczaisz, to już jest ci łatwiej. Miałeś takie rozmowy z tymi kolegami z, nie, z reprezentacji czy, czy z klubów i e, zasięgałeś jakieś, może nie rad, tylko wymiana takich doświadczeń, że jak można sobie z tym poradzić właśnie, że jak to jest utrzymywać się wiele lat na topie, no bo nie wiem, Robert Lewandowski, Wojtek, Wojtek Szczęsny, Kamil Glik przecież też grał no. długo na, na, na wysokim poziomie, bo to też musi być jakaś taka recepta no, właśnie do tego, żeby cały czas być takim perfekcjonistą. W pewnym momencie była taka ta moda na Roberta Lewandowskiego, że dieta, w jakiej temperaturze śpi, co je, ile wypoczywa. Każdy młody piłkarz chciał naśladowywać Roberta Lewandowskiego, a jestem o tym przekonany, że każdy jest inny. Nie wiem, no pewnie znasz dobrze Wojciecha Szczęsnego, który też często no nie boi się. Opowiadać o tym, że nie trzyma jakiejś, nie wiem, restrykcyjnej diety, nie jest pewnie jakimś takim, aż takim wielkim profesjonalistą jak Robert Lewandowski, pewnie mm, pozwala sobie na jakieś większe czy mniejsze grzeszki, a cały czas jednak na tym topie się utrzymuje. I tu jest kwestia taka, każdy z zawodników powinien wiedzieć, co jemu odpowiada, tak? żeby się utrzymać na jak najwyższym poziomie. Jednemu odpowiada pełny profesjonalizm, jedzenie, spanie, zero alkoholu, wszystko, nie wiem, recovery bootsy, wszystko po prostu musi być tak jak należy, żebyś ty później nie miał do siebie pretensji po meczu, że coś, coś było gorzej, że twoja forma spada. Później ludzie od ciebie oczekują, żebyś co mecz strzelał bramki, był najlepszy, tak? A jak tego nie zrobisz w tygodniu, no sorry, przychodzi mecz i w meczu z weryfikacją tego, co ty zrobisz w tygodniu. To nie jest tak, że... Ludzie oglądają mecz i są się, a co wy tam, sobie tam pobiegać, trochę na treningu porobicie. Nie, to jest cały szereg rzeczy, które musisz zrobić, żeby się po prostu być na odpowiednim poziomie. Tak jak mówię, Wojtkowi odpowiada większy luz, szacun, jednemu drugiemu odpowiada, nie wiem, pełen profesjonalizm, tak samo, ale. Koniec końców to jest egzamin jest po prostu meczem i żeby się utrzymać na jak najwyższym poziomie musisz się do tego przyzwyczaić żeby się do tego przyzwyczaić trzeba 1, 2, 3 lata po prostu na takim na takim pułapie i wtedy się do tego przyzwyczajasz już wtedy możesz sobie żonglować w pewnych momentach to jest taka no to jest taka sytuacja, w której wiesz, żeby się utrzymać, no sorry, ale musisz się poświęcić. A do EURO 2016 wracasz myślami, takim sentymentem? Jak jest okazja, nie wiem, naleć sobie jakiegoś dobrego wina, czy zrobić sobie jakiegoś drinka i posiedzieć, pooglądać takie wspominki. Yy. Właśnie w ogóle tego nie mam, i, ale no. wszyscy się o nie to pytają. I koniec końców ja oglądam te mecze, tak, bo... bo ja, jak, gdzieś, już pytają, jak już pytają, to obejrzę. Jak pytają, to obejrzę, albo przy jakiejś lampce wina, to wpuszczają po prostu mecze które były tam kiedyś, nie? ale ja nie mam czegoś takiego, że cały czas cofam się do wspomnień. Ja w ogóle tak nie żyję, żeby, żeby żyć wspomnieniami. Większość y, y, ludzi jak mnie nie zna, to właśnie przypomina mi te wszystkie sytuacje. No ja mówię, dobra, no było, było minęło, idziemy dalej po prostu, tak? mhm. życie idzie dalej. A jak porównasz reprezentację 2016, tam gdzie jest duży sukces, jest ćwierćfinał, Pewnie też jednak ogromny niedosyt, zwłaszcza we mnie te uczucia trochę odżyły po obejrzeniu filmu Kuby Błaszczykowskiego. Tak, bo tam jednak ten ja się nie oglądałem jeszcze nie okay, a to, to polecam, ale tam też ten wątek jest oczywiście bardzo mocno poruszony. Ten niewykorzystany karny z Portugalią, co spowodowało, że nie udało się wejść do tego, do tego półfinału. A tą imprezę, jaką był Mundial 2018? Bo personalnie. Ta kadra się wiele nie zmieniła. tak? Jeżeli chodzi o, o same nazwiska, które, które występowały, pojawiło się tam kilku nowych zawodników, ale jednak gdzieś ten trzon, ten, ten kręgosłup tej kadry był ten sam, a wynik no, zupełnie inny. Coś, co funkcjonowało w 2016 przestało funkcjonować troszkę w 2018, wiesz, dużo było różnych czynników. No, przede wszystkim chłopaki, którzy grali w 2016 byli w formie, tak? Byli grali w klubach, większość gdzieś e, grała na dobrym poziomie, później dwa lata później dużo chłopaków e, no, albo było na ławce rezerwowej, albo bo nie grało w swoich klubach, albo po prostu by, byli. E, w gorszej, w gorszej dyspozycji. A to ten... można było wyczuć na treningach? Czy to Cześć, dopiero w ja meczach? Ja pamiętam takie momenty, że, że dużo miało treningi, czy wyrównawcze, czy dodatkowe, bo, bo gdzieś y, nie grali na co, dzień, na, na co dzień w tych klubach, a oni stanowili o tak jakby trzonie zespołu, tak? gdzie wcześniejszych, później była kontuzja też Kamila na, na sam koniec Glika. Już dużo było takich sytuacji, które gdzieś tam miały wpływ na to, m, co, się, co się wydarzyło w, 2000, w 2018, ale no. No tak to, tak to w piłce jest. No. Żeby, się, tak jak, dlatego mówimy, żeby się utrzymać na, na tym dłuższym poziomie, potrzebna jest ta stabilność. Na no szkoda, że wtedy w tym 2018 to nie, to nie zafunkcjonowało jak wcześniej. No ale no, tak jak mówię, no, życie idzie dalej. No. Turcja była dla ciebie złapaniem takiego oddechu, takiego tlenu. Znikłeś pewnie trochę z tych radarów, można powiedzieć, polskich kibiców, bo liga turecka nie jest pokazywana. W polskiej, w polskiej telewizji. Tam mogłeś troszkę odsapnąć, nacieszyć się innym życiem. Tak, i to był dla mnie dobry wybór, uważam. Pójście do Turcji mamy bardzo dobrym wyborem, bo a, grając już długo w Polsce, 11 lat, po prostu potrzebowałem zmiany, a pojechałem. Do Turcji, ale przede wszystkim powiem do miasta, w którym było w porządku, było fajnie, bo to była stolica, to nie był e, azjatycka, no to azjatycka część, ale to nie była, um, u nich się mówi Anatolian Side, czyli po prostu to nie było um, miejsce um, na wschodzie Turcji, tylko po prostu byłem w stolicy, byłem w miejscu, gdzie było o, o, bardzo dużo ludzi, bardzo, du bardzo dużo Polaków poznałem. E, o, Zawodników mnóstwo, było fajne miejsce do życia, były szkoły międzynarodowe czy przedszkola, więc dla rodziny, czy dla, dla mnie, jako dla mnie jako zawodnika, to naprawdę fajnie wspominam Turcję i odżyłem pod, pod kątem takim, właśnie troszkę więcej swobody, troszkę więcej, e, troszkę więcej luzu, ale przede wszystkim liga. No właśnie, to jest to, jak się. Człowiek nie interesuje, to, to tak myśli, a Liga Turecka, ale ciężka liga. Ciężka liga no, przede wszystkim dla obrońców z punktu widzenia tego, że no dobrze są zawodnicy w, w każdym zespole, gdzieś jeśli chodzi o umiejętności przede wszystkim techniczne, tak. I, i tutaj fajna liga dla obrońców, przede wszystkim Liga Techniczna. Nie? Inna, inna, inna liga jak um, takie troszkę przeciwieństwo Polskiej Ligi, bo u nas jest i taktyka, i dużo o, przygotowania fizycznego, tak. A tam właśnie. Mniej, mniejsze może mniejsze może taktycznie, natomiast jeśli chodzi o umiejętności indywidualne zawodników, no to, no to, no to nie, no to naprawdę liga na, na, na fajnym poziomie. Do... A kraj sam, sami ludzie, którzy gdzieś się otaczali? Więcej luzu, mhm. więcej, luzu więcej swobody. Więcej takiej. E, jakby... A to jeżeli ty jesteś taki poukładany, chcesz mieć wszystko. Ale poukładane? mi to odpowiadało tak? właśnie. To mi zaczął, właśnie to mi, to mi odpowiadało, bo ja się lepiej właśnie czuję w takich. E, w takich bo ja sam wewnętrznie jestem poukładany, tak, mniej więcej meczowo czy gdzieś tam tego. A jak mam więcej luzu dookoła siebie, to ja się wtedy lepiej, lepiej czuję i, i tam mi to odpowiadało pod kątem tego, że, że tak jak mówię, no. Tam nie trzeba było zawodników, wiesz, motywować dodatkowo, jeśli chodzi o cechy jakieś ale tam po prostu jest najważniejszy, po prostu i, e, i taka jakby inna, inne podejście takie do życia, które też, 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 mi, też, mi, też mi tam odpowiadało, bo dają człowiek... że nie płacili, ale tej tak nie że to swój nie, plan. Ja nie tak. miałem problemu z tym mhm. właśnie wtedy, bo ja nie przychodziłem młody tam. Ja przechodziłem, już dojrzałem w wieku, ja już dużo widziałem i, i ja nie przechodziłem tam stricte po prostu pod kątem, nie wiem, chciałem, potrzebowałem zmiany i, i tam było z jednej strony e, fajna liga i życie, bo mi, mi naprawdę życie tam odpowiadało. Spotkałem przede wszystkim dużo znajomych, dużo fajnych piłkarzy z innych krajów, do których, z którymi cały czas mam kontakt. Czy rodzinka też zadowolona? Rodzinka jest zadowolona, ja, ja byłem naprawdę zadowolony. A dużo się że, wiesz, bo są różne opinie o Turcji, wszystko zależy gdzie trafisz, tak naprawdę, tak? I, i, i do jakiego przede wszystkim miasta, czy klubu, czy jakich zawodników spotkasz na, na swojej drodze. I, i ja, bo, bo są różne opinie, jak rozmawiam z chłopakami, którzy tam grają, to, to każdy, tak jak mówię, to są naprawdę skrajne opinie, bo wszystko zależy gdzie jesteś, w jakim miejscu. O, i na jakim etapie, jak przede wszystkim swojej y, przygody z piłką. E, 38 meczów w reprezentacji to dużo? Wiadomo, że człowiek by chciał więcej, tak, że chciałby człowiek więcej, ale ja, ja, ja zacząłem pójść na każdej reprezentacji, miałem jakieś epizody. Co, ja w ogóle byłem w szoku, że Ty byłeś na EURO 2008, jakoś... Tak, ja byłem na i to totalnie... ludzie mnie w ogóle, nie, znaczy teraz mnie, nie, 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 nie pamiętając tamtych czasów, ale ja już wcześniej byłem w reprezentacji i, i, i to, wbrew pozorom dało mi taką swobodę w graniu w późniejszych latach, bo ja wiedziałem jak, jak to jest, jak to wygląda od środka, jakie to jest nie wiem, natężenie pod kątem mentalnym, jeśli chodzi o mecze i to miałem im plus i byłem w 2008, ale, ale później tak się to potoczyło, że nie grałem w prezentacji do 2000 bodajże chyba 2014 albo 2013 i dopiero do, do czasu trenera nawałki, tak? te 6 te, te te lat miałem przerwy no, ale już wróciłem jako bardziej doświadczony zawodnik, który gdzieś tam jest bardziej pewny w tym wszystkim, co robię. Mhm. To już w Biblii jest napisane, że po tustych latach przychodzą chude. Teraz po tych tustych latach reprezentacji, bo no, umówmy się, ćwierć finału Euro 2016 to na pewno był, był Wasz sukces. Pewnie chciałby się może więcej, może być jakiś niedos niedosyt, ale był to sukces. I od 2018 roku mam wrażenie, że. No przyszły jednak chyba te trochę chudsze lata po, po mundialu, no może jeszcze jest e, awans e, na Euro 2020, no ale potem e, też, e, okej, okay, wyjście z grupy niby na mundialu, ale wiesz, ta sama otoczka wokół reprezentacji jest słaba. No teraz wtedy, kiedy nie wiem, ja spotykam się ze swoją rodziną przy stole i rozmawiamy gdzieś na meczach reprezentacji, to są tematy premii, Lewandowski no to w Barcelonie strzela, bo tam mu płacą, w Polsce nie strzela, bo mu nie płacą. Wiesz, takie zdania przeciętnego Kowalskiego, tak to, tak to nazwijmy. Ty jak patrzysz no to z perspektywy, to myślisz sobie kurde, ale miałem szczęście, że grałem w tej reprezentacji wtedy, kiedy was wszyscy kochali, kiedy podbijaliście YouTube filmami na łączy nas piłka. Wtedy, kiedy leciała piosenka, w której już pewny, w pewnym momencie nienawi, nienawi, nienawidziłem, Pazdan Boy. Nie wiem, czy kojarzysz to Radio Weszło FM, które kiedyś było. Ja tam już pracowałem wtedy, kiedy ono istniało, i tam kiedyś zaczynał się poranek, leciała ta piosenka po prostu. I to leciało przez kilka miesięcy codziennie w poranku. I aż tej piosenki miałem wtedy serdecznie dość. Na pewno miałem szczęście, że grałem akurat z dobrymi zawodnikami, i tutaj trafiłem na. Na no, taki dobór ludzi i dobór chłopaków, którzy byli z jednej strony do piłkarska, ale też mieli osobowość. Nie, nie ulega wątpliwości. Było, było łatwiej, bo, bo wiesz, no bo, bo wszyscy gdzieś mm, grali na dobrym poziomie. Byliśmy drużyną i, i to się później zapamiętuje. No, na pewno teraz chłopakom grającym w reprezentacji jest ciężej, jest trudniej. Ci, co przyjeżdżają na pewno muszą się zmagać. Nie tylko nie wiem, z tym... Yy, jak zagrać spotkanie, ale też z tą całą otoczką poza, tak? Bo można mówić, że to nie wpływa, ale na pewno w jakimś tam stopniu wpływa na, na, na zawodników. No ale co, no, życie idzie dalej, trzeba sobie prowadzić w każdych warunkach, i tutaj e, na pewno postrzeganie reprezentacji jest inne, bo, bo zresztą, tak jak powiedziałeś, no, są, jest dużo tematów zastępczych, a mało tak by stricte takich, jakie się dzieją na boisku. Ale dla ciebie ten konflikt z tej reprezentacji wywołany przez y, te premie, rozdane, nierozdane, przyznane, zbieranie jakichś numer kondusz, no chora sytuacja, umówmy się w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach. Ty w, w tych szatniach, w których byłeś, zdarzało się, że piłkarze kłócili się o pieniądze? Czy to niepotrzebne są sytuacje? Wiesz, to są niepotrzebne to takie sytuacje, ja uważam, że gdzieś tam powinno się je w, w środku drużyny mm, e, rozwiązywać. To, to jak czytałeś z Łukaszem Skorupskim, to byłeś w szoku? Znaczy, Skorup, ja znam Skorup, ja grałem ze Skorupem w Górniku Zabrze, ja wiem, że Skorup jest taki, e, czasami po prostu mówi prosto z mostu i, i tutaj a, się, z tym, się z tym nie kryje. Każdy ma swoje zdanie, każdy mówi na, na pewne tematy. Na pewno bez sensu są te sytuacje, bo one jakby wpływają, wiesz, przede wszystkim ludzie dookoła o tym rozmawiają. E, ty chcesz przyjechać spokojnie na kadrę, skupić się na robocie. No skoro w końcu nie przyjechał, dostał no, dziwnej ja... kontuzji. No, ale to nie wiem, nie ma co tam, tam na ten temat dyskutować, ale ja mówię, że wiesz, no chcesz przyjechać, spokojnie zagrać mecz, gdzieś tam się skoncentrować na robocie, Ci czeka, a, wiesz, a jeszcze pięć tematów zastępczych po drodze, no nie wpływa to dobrze przede wszystkim na, na taką swobodę, wiesz, na taką swobodę, na no, ja jesteś na boisku, na taką, nie wiem, na, na, na rozmowy stricte na temat tego, co my mamy osiągnąć, a nie... E, ja w ogóle zresztą nigdy nie lubiłem tych tematów zastępczych, po prostu gdzieś tam w ogóle się nad tym nie skupiałem po prostu. Ja mam takie odczucia, że czasami więcej ludzie z zewnątrz żyją takimi tematami, niż, niż sami zawodnicy, którzy, którzy są w środku, no ale o czymś trzeba po prostu rozmawiać i, i, i takie rzeczy się dzieją. Okay. a Twoim zdaniem lepiej, kiedy piłkarz idzie do wywiadu to, Lepiej, jeżeli nie ma ochoty mówić całej prawdy, to niech tego wywiadu nie udziela? Czy lepiej skłamać, nie powiedzieć całej prawdy? Wiesz to są, to są ciężkie sytuacje, bo tak, bo wiesz, że nieraz rozmawiamy z chłopakami normalnie, wiesz, metr się kończy, czasami chcesz coś mocnego powiedzieć, tak? Ale powiesz coś i później to do ciebie wraca. Wszyscy na ten temat rozmawiają. I, i to, jest tak, to są takie sytuacje... I dobre, i złe, tak? Czasami człowiek mówi prosto z mostu, a później trzy miesiące, wiesz, to wraca do ciebie, tak? Że, że ty powiedziałeś jakąś tam sytuację, która tak naprawdę ty czujesz, że tak jest, ale później to do ciebie wraca, więc to, to, z, tym trzeba mniej, z tym trzeba, zależy w jakiej sytuacji się znajdujesz, tak? Czy jesteś pod wpływem emocji, to też się wtedy inaczej rozumie. Jesteś pod wpływem emocji, czasami powiesz coś, co w ogóle nie jest... Nie jest yy, co nie jest prawdą, ale chcesz po prostu coś, coś, coś na temat wypowiedzieć. Jak nie masz znowu przemyślanych, wiesz, jakby swoich zdań, przemyślanych swoich racji, to też to inaczej wychodzi. Jak mówisz, jakby prosto z mostu, nie, nie będę do tego przy, przyzwyczajony. Wszystko zależy od sytuacji, tak naprawdę, w jakiej się zna, znajdujesz, i ty też po prostu, też zawodnicy powinni sobie z tego zdawać sprawę. Michał Pazdan będzie trenerem? Nie wiem, czy będę trenerem. Wiesz, już byłem na kursie, ale po prostu. Będę... Nie zauważyłeś tego? Nie, nie, już to byłem na kursie, ale jak skończę grać w piłkę, to no, pójdę na kurs trenerski, bo ja też nie lubię rzeczy pięciu na raz robić, wiesz? I, mhm. I gdzieś w pewnym momencie się spostrzegłem, że jednak nie, no jak chcesz grać w piłkę, to gra jednak w piłkę dalej, gdzieś tam pewne, pewne rzeczy później przyjdą. Ja się też lubię dać do wszystkiego troszkę przygotować. Nie lubię tak na, na hura pewnych, pewnych, pewnych rzeczy. Ale czy będę trenerem? Nie wiem. Nie powiem ci teraz, mhm. bo, bo często mówię często teraz mówię, że, że, że ciężko jest być trenerem. Dobrym. Trenerem jest bardzo ciężko być. Ale, ale nie wiem, po roku przerwy nagle mówię. Nie, no dobra, pójdę na trenera, więc są to jeszcze sytuacje do. Jeszcze masz coś do wojska, na boisku do zrobienia. W 2016 roku, gdyby ci ktoś powiedział, że za 8 lat będziesz grał e, pod batutą, pod dowództwem tenera Sławka Peszki, Peszkina, Nie co, byś, co Nie byś powiedział? Nie powiedział? No, co, ty, co ty gadasz, Nie ma szans, pewnie bym powiedział, okay. ale no, no, fajnie, no fajnie się to... Potem... A jakim jest tenerem? Słowek? Bardzo w porządku. Okej, okay. coś więcej? No nie, no, no słuchaj, no, Sławek zaczyna. Bo, no, jaka, się, to się, jaka to jest um... relacja między umówi wami? Tak, się, się Sławek zaczyna. Osiem meczów z rzędu wygraliśmy teraz, gdzie, gdzie wbrew pozorom każdy powie: A, powinien się każdy mecz wygrać. No, no dobra, no ale to nie jest tak łatwo, wiesz, żeby wygrać tam, zrobić taką serię. I, i, i tutaj... Zwłaszcza, że kilku trenerów głową zapłaciło już w No to no to nie jest. To tak się wydaje, wiesz, z zewnątrz, że, że okej. Okay, no... ligowe Hollywood. Hollywood, nie? No ale jednak trzeba po prostu gdzieś tym zarządzać. No i mhm. tutaj m, idzie wszystko w fajnym, w fajnym kierunku. Mamy, wiesz, teraz ważne dwa mecze i gdzieś uważam, że jako szatnia, jako drużyna jesteśmy tutaj teraz, to jest nasz plus, tak. I tutaj jesteśmy. Przede wszystkim wiemy, jaki mamy cel, i tak jak mówimy, pomimo że wszyscy wiedzą, że to jest tylko trzecia liga, to i tak wszyscy gdzieś tam się nakręcamy wewnętrznie, żeby, żeby nie, nie zejść poniżej pewnego pułapu. No i na pewno to jest ten plus Sławka, nie? jako trenera, który gdzieś tam umie. Przede wszystkim zjednoczyć drużyna. Dobra, słuchaj, na koniec przygotowałem takich pięć szybkich pytań. Dosłownie pytanie i, i odpowiedź, albo tak, albo nie. W meczu z faktycznie byłem tak nakręcony, że karnego faktycznie uderzyłbym z głowy. Nie. Najlepszym kapitanem, podczas kiedy grałem w reprezentacji, był? Miałem wielu dobrych kapitanów. Sławek Peszko w wieczystej odpowiada czasami za przygotowywanie izotoników? Nie. Najlepszy moment na boisku, który pamiętam? Mecz z Niemcami. Czy Polska awansuje na Euro 2024? Tak. Dzięki wielkie Dzięki. za rozmowę. Dziękuję bardzo. Sponsorem kanału jest legalny bugmacher Superbet. Aktualne promocje znajdują się w opisie tego filmu. Pamiętajcie o tym, że oferta jest skierowana tylko do osób pełnoletnich, a hazard wiąże się z ryzykiem.